Hej wszystkim, tu Janek, witam Was w nowym vlogu. Jest dzisiaj piątek, 23 kwietnia, godzina 10.50. Ja niedawno wstałem i zapraszam Was na vloga wyprowadzkowego. Dzisiaj zobaczycie moją przeprowadzkę do nowego mieszkania. Także mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. Ja się mega cieszę z tego powodu, że się wyprowadzam z tego mieszkania. W końcu będę mieć nowy pokój i ładniejsze mieszkanie. Także w dzisiejszym vlogu to wszystko zobaczycie. A teraz uciekam do sklepu po kawę 3 w jednym, bo chcę sobie właśnie zrobić kawkę, żeby się trochę rozbudzić, bo dalej się czuję śpiący. Zostałem obudzony przez koleżankę Darię. Darię, jeżeli to oglądasz, to pamiętaj, nie dzwoń do mnie rano jak śpię, bo ja wolę się wyspać, ale właśnie zostałem obudzony przez koleżankę. Także teraz uciekam i zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania i odezwę się do Was później. Jestem ogarnięty, umyłem zęby, przemyłem sobie twarz żelem do mycia twarzy i będę teraz czekać na Martynę. Jest już prawie godzina 13.30, także Martyna powinna niedługo być i będziemy jeszcze właśnie ogarniać torbę, bo właśnie musiałem wczoraj rozciąć, tak jak mogliście to zauważyć w poprzednim vlogu. Także ja teraz kończę, bo muszę jeszcze dopakować kilka rzeczy i odezwę się do Was później. Przeprowadzka trwa, jest ze mną Martyna i właśnie zaczęliśmy już właśnie naszą długą podróż autobusem i teraz przed nami jeszcze 12 przystanków, jesteśmy mokrzy, w ogóle teraz się zrobiła ładniejsza pogoda, ale czeka nas jeszcze jakieś właśnie pół godziny pewnie jazdy, albo nieco mniej. A później będziemy jechać na pewno dwa razy Boltem albo Uberem. Martyna przeszła. Cała przemoczona, napuszona. Mieliśmy jej szpicę, ale niestety czasu nie ma, a za nami Muzeum Narodowe. No i jest piękna pogoda, my potem może się skusimy na loda. Także tak, teraz się żegnamy, bo autobus powinien lada moment być. Przewieźliśmy część rzeczy, podpisałam umowę i teraz z Martyną idziemy do jednego sklepu i nie uwierzycie, co robimy na spontanie. Idziemy kupić słuchawki przewodowe. W ogóle najgorsze za nami, to było takie stresujące to podpisanie umowy. No mega niekomfortowe, mega. Teraz szybko biegniemy, bo jest przed godziną 17. Mamy 10 minut, żeby kupić słuchawki. I kupujemy słuchawki z Guessa. Mam nadzieję, że będą się łączyć kompatybilne z iPhone'ami, tak. Także teraz kończymy i odezwiemy się do Was, jak już będziemy się rozpakowywać w mieszkaniu, to ponagrywam Wam dużo przebitek i, i no, tyle, będziecie mieć urozmaicenie. Jestem właśnie na starym mieszkaniu i zrobiłem nam teraz pizzę w piekarniku, także będziemy zaraz jeść i później jedziemy raz Boltem i autobusem z moimi rzeczami. Także teraz uciekam właśnie zjeść pizzę, no i odezwę się do Was, jak już będziemy w tym drugim mieszkaniu. Już dotarliśmy do nowego mieszkania i czeka nas rozpakowywanie tego wszystkiego. Masakra, ile tego jest. Właśnie. Ale zaraz Martyna mi tu pomoże do porządku. Tak, i będziemy wszystko rozpakowywać. Także odezwiemy się później. Idziemy teraz z Martynką do Auchan kupić parę rzeczy do domu i też do jedzenia. I Martyna po prostu ma rękę do organizacji. Tak, potrzebuję masę pudełek, teraz jakichś segregatorów, żeby to wszystko ładnie poukładać.
ale wyobraźcie sobie, że Janek ma tyle rzeczy, że naprawdę mega ciężko to wszystko pomieścić. Ale już poukładaliśmy dużo w kuchni, teraz czas na to, żeby ogarnąć w moim pokoju, to wtedy wam zrobię room tour, jak już to ogarnę, albo tak, od razu apartment tour. Także my teraz uciekamy do sklepu, no i odezwiemy się, jak wrócimy. Tutaj z boku ubiera pościel, a ja wam teraz pokażę nasze zakupy, jakie zrobiliśmy, więc najpierw zacznę od największej siaty. Tutaj kupiliśmy wrapy. Na jutrzejsze śniadanie będzie takie wrapy z jajkiem. Sałatki. Tutaj chusteczki, to nie będzie tylko stricte food hall, bo będzie dużo tutaj innych rzeczy do łazienki i tak dalej. Szpinak. To Martyna sobie kupiła. Nie wiem, nie znam ukraińskiego. To są ukraińskie przysmaczki, takie jakby sucharki o smaku kraba. Więc fajnie, fajnie. Płyn do naczyń, no bo trzeba czymś mieć naczynia. Bo w sumie zmywarka jest, ale to wiadomo, nie będzie się tego zawsze używać. Tutaj mamy winko na dzisiaj. To jest szampan. No dobra, pamiętam. Jogurt grecki. Jak to smakuje? Dziwnie. To smakuje jak paluszki rybne. No. Mydło z fan. Olej. Już nie mam gdzie tego chować. Pani Sarnecki, telefon tu jest. I to dobre jest, smakuje. No, to dobra, tak kręciłam. Takie coś sobie kupiłem do przetestowania. Wódka Drink Gate. Szampon do włosów. Musi być obowiązkowo. I kupiłem przedłużacz. Nigdy przedłużacza w Krakowie nie miałem, a teraz będę w końcu mieć więcej gniazdek. Mleko waniliowe. Cebula, jestem cebularzem do odgrzeżenia. No, Martyna, ty sobie możesz dokończyć. Tutaj dwa kisielki. Dobrze, że nie cebularzem. Dobrze, że cebularzem, a nie... No. A, tutaj kolejne mydło. I trochę alkoholu w tym vlogu jest. W tym mam perłę miodową. Teraz czas na pięczową torbę. Tutaj mam jajka. Taki ręczniczek do łazienki. Już nie mam gdzie tego kłaść. Bombeczki do kuchni, bo wiadomo, co się przydaje. Ogórek. Ogórek, ogórek, ogórek. Na zielony garniturek, pomidorki. Jabłuszka. Chwila. Martyna mnie kupił 3. Następnie mam nowość. W sumie dla mnie zaś nowość. To jest riso wegańskie. Kupiłem na przetestowanie. Masło, bo dawno się masła nie jadłem. Oczywiście proszę liczyć kalorie. No liczcie, liczcie. Piszcie w komentarzach. Mozzarella. Wiadomo. Kanapek i... Też mamy zamiar zrobić z tego taką właśnie smażoną mozzarellę w panierce. Ręcznik Martyny. Z mikrofibry. To jest Martyny galaretka, także no, kupuję, bo jest. I tutaj mam właśnie danio, truskawkowe uderzenie. Naprawdę nie mam gdzie tego kłaść, masakra. O, jeszcze zapomniałbym czosnek. O nie, dobra, tu było miejscu. Czy coś tutaj jeszcze jest? Tak, serek. To jest Edam Podlaski blok. Wow. No i tutaj jeszcze mam bateryjki.
Ale to wciąga. No i w plecaku mam takie pudełko, sztuczniczki. Właśnie kupiłem doniczkę na mój kwiatek sztuczny. Ręcznik papierowy. A z Rossmana jeszcze żel pod prysznic, także to tyle. I teraz idziemy to wszystko rozkładać. I jeszcze będziemy robić po nocy. Sprzątanko, trzeba jeszcze pochować. Tak, ten. Jeszcze sprzątanko, potem Martyna będzie robić placki ziemniaczane, a ja będę trzeć na tarce. Takiej małej, my nie mamy zwykłej. No, tak. Boże, powiem wam, że jak na tyle godzin, tak się tak obrócę z profilu, nawet nie tak najgorzej się wygląda. Także uciekamy. Już poznałem współlokatorów, także teraz będziemy ogarniać to i odezwiemy się później. Od teraz w końcu będę mieć idealne światło do nagrywania filmików, bo jest tutaj białe światło, także w końcu nie będę mieć problemu z oświetleniem, nie mam tutaj softboxa. Teraz mi to właśnie światło rekompensuje. I zaraz będziemy robić placki ziemniaczane. No i właśnie najpierw jak Martyna będzie ubierać ziemniaki, no to ja pójdę się umyć, a jak Martyna je obierze, no to ja będę potem je ścierać na tarce i ona wtedy pójdzie się umyć i na takiej małej tarce. Martyna teraz zakłada tu cotton ballsy. Ten daily vlog będzie się składać z 2 dni, także ja odezwę się do was jutro. Wszystkim witam was w sobotę 24 kwietnia, jest przed godziną 13, my już jesteśmy po śniadaniu ogarnięci, to jest Martyna, możesz się przywitać. No i zaraz będziemy chodzić sobie na spacer do sklepu, Martyna ma zamiar sobie właśnie zmienić kolor włosów, tylko nie wiem jeszcze, czy to jest w 100% pewne, także później to zobaczycie i teraz jak patrzę właśnie tutaj w podgląd, to wyglądam zajebiście, podoba mi się to, że moja twarz wygląda w kamerze dobrze, naprawdę. Właśnie, bardzo dobrze. Włosy też są super ułożone. I ten pokój mega mi się podoba, naprawdę idealnie trafiłem, że właśnie taki znalazłem. A teraz uciekamy, także odezwiemy się do was pewnie ze spaceru. Właśnie chillujemy sobie z Martyną na takich kółkach. Martyna jest tam właśnie przede mną. Pięknie świeci słoneczko, jest cieplutko, jest idealnie. Muszę mieć zamknięte oczy, bo to słońce mnie oślepia. Mam słuchawki w uszach bezprzewodowe. Zaraz sobie puszczę jakąś muzykę i będę tutaj sobie chillować, bo jest idealna pogoda. Byliśmy w Lewiatanie, ale niestety nie było tam lodów ekipy. Jeszcze pójdziemy do monopolowego Shot 24. Także mam nadzieję, że tam będą, a jeżeli nie, no to pójdziemy do Biedronki. Mamy zamiar odtworzyć jedną potrawę z Bułkensa dzisiaj na obiad, którą już wam na story kiedyś dodawałem. Także ja teraz kończę, bo będę sobie chillować i słuchać muzyki. Jest już przed godziną 18. My jesteśmy w mieszkaniu, Martyna aktualnie się myje. Jesteśmy po obiedzie. Byliśmy na długim spacerze, potem w Biedronce po frytki. I na obiad, tak jak mogliście zobaczyć przed chwilą, zjedliśmy sobie frytki, panierowaną mozzarellę. I do tego jeszcze wzięliśmy sobie sos tatarski i czosnkowy w wersji wegańskiej. No ja teraz czekam, aż Martyna się myje. Będziemy się przebierać w inne ubrania i jechać na imprezę do kolegi. Ja jeszcze nie wiem, w co się ubiorę. Martyna ma fajną stylizację, także potem się pokaże Martyna właśnie w tej stylizacji. No i w ogóle to ten pokój naprawdę spełnia moje wymagania, wszelkie wymagania. I jeszcze musiałem też wyczyścić sobie wansy, bo były całe upapciane błotem.
A co do moich słuchawek, to w ogóle nie powiedziałem, co o nich sądzę, bo już zdążyłem je przetestować. Oceniam je 10 na 10. To był idealny zakup, naprawdę bez chwili zastanowienia się. Nie żałuję, że wydałem prawie 200 zł, bo te słuchawki też spełniają wszelkie moje wymagania. Głośność jest idealna i nic w nich nie ma takiego, żebym właśnie narzekał, tak jak to było z Xiaomi, które swoją drogą zgubiłem. Nie wiem, czy wam o tym wspominałem, ale poprzednie słuchawki bezprzewodowe kiedyś mi wypadły właśnie na dworcu, jak czekałem na Martynę, bo jechaliśmy obejrzeć mieszkanie. Jedno, swoją drogą, to pierwsze mieszkanie było tragiczne, tak tutaj w nawiasie wspominając. No, ale w sumie dobrze wyszło, że właśnie to znalazłem, bo ono jest naprawdę super. I z tyłu mam okno, widok mam też spoko, to też wam pokazałem. No i niestety też właśnie nieprzyjaciel się pojawił tutaj za oknem, gołąb zaczął tutaj nam wydawać różne dźwięki i nas w sumie obudził. Spaliśmy dosyć krótko, bo od 4 do 10, więc to mega, mega krótko niestety, no ale co zrobić, no jak nie mogliśmy już spać, no to nic, no to nie poradzimy. Jak ja się obudzę raz, to później już nie mogę zasnąć. Dajcie znać, czy wy też tak macie. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach tutaj poniżej. Jeśli szukacie dobrych słuchawek bezprzewodowych, to te z Guessa są idealne. I w sumie mówię to po dosyć krótkim czasie użytkowania, bo dzisiaj będzie pierwszy pełny dzień, ale już mogę wam tutaj właśnie powiedzieć, że naprawdę warto, nie ma się co zastanawiać, bo one no są po prostu najlepsze z możliwych. I ja myślałem nad zakupem z Apple'a AirPodsów, no ale to by było bezsensowne wydawać prawie 700, prawie 800 zł na słuchawki, także właśnie to z Guessa rekompensują mi tamte i są naprawdę super. I mega się cieszę, że sobie kupiłem w końcu słuchawki bezprzewodowe, bo po prostu była to porażka. W mojej pracy muszę mieć jakby właśnie dźwięk na słuchawkach, bo też w sumie to się wiąże ta praca z telefonem. Tyle mogę zdradzić. Chciałbym wam pokazać ten pokój, ale jest mały bałagan, jest walizka Martyny. Jakieś rzeczy są porozwalane tutaj właśnie na biurku, więc pokażę wam to w następnym vlogu. Mój pokój nowy. I dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli ten vlog wam się podobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę, o subskrypcji i widzimy się w następnym. Trzymajcie się, pa pa!